Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą wojny prowadzone między Rzeczpospolitą a Szwecją na początku XVII wieku. No, jeśli mówimy o wojnach, to zawsze oczywiście sobie zaczynamy od ich przyczyn. No i tutaj, jeśli chodzi o tę wojnę, jedną z najważniejszych przyczyn było wybranie na tron w 1587 roku na nasz tron elekcyjny Zygmunta III Wazy. Czyli sobie to zapiszemy, 1587. To było wybranie na tron Zygmunta III Wazy, zapiszemy sobie tak piktograficznie. Czemu powodowało to konflikty? No, Zygmunt III Waza był synem króla szwedzkiego Jana III. No i po jego śmierci w 1594 roku Zygmunt III Waza zyskał także tron Szwecji. Czyli mieliśmy połączenie Polski z Unią Personalną ze Szwecją, co nie za bardzo podobało w Szwecji, w której mieliśmy silną opozycję luterańską. Polska była krajem w większości katolickim, dodatkowo Zygmunt III Waza sympatyzował raczej z katolickimi Habsburgami, no i dlatego postanowiono po prostu go zdetronizować. No i w ten sposób w 1599 roku wybucha otwarty bunt przeciwko Zygmuntowi III Wazy jako króla. On już wtedy jest w Polsce. No i zostaje zdetronizowany przez szwedzki parlament. No i władzę przejmuje wtedy jego stryj, którego widzimy też tu na obrazie, Karol IX. Oczywiście Zygmunt III Waza nie chce się z tym pogodzić, bardzo mu się to nie podoba. No i w 1600 roku ogłasza inkorporację północnych Inflant do Rzeczypospolitej, co zresztą obiecywał w Pacta Conventa, czyli w tym, co się zobowiązywał, kiedy podejmował tron Polski. Ogłasza inkorporację, co oczywiście powoduje między Polską a Szwecją wtedy otwarty już konflikt zbrojny. No i wplątuje to nas, choć początkowo państwo polskie, polsko-litewskie ogłaszało neutralność w tej kwestii, no niestety, ale wplątuje się już wojnę, która będzie trwała bardzo długo. W zasadzie będziemy dzisiaj mówić o takich trzech ważniejszych konfliktach. Pierwszy to właśnie się toczy w latach 1600-1611. Tutaj Polska niestety, ale przegrywa ze Szwecją. Tutaj Szwecja korzysta głównie ze wsparcia lokalnej szlachty, która też jest luterańska na Inflantach. No i tutaj mówimy głównie o terenach właśnie dzisiejszej Estonii, dla tych, którzy się jeszcze może nie orientują. No i zajmują oni w 1601 roku także polską część, wcześniej polską część Inflant, aż po rzekę Dźwinę. No i tym samym rozpoczyna nam się tak zwany konflikt, który nazywamy go Dominium Maris Baltici, czyli panowanie po prostu, wojna, takie walka o panowanie nad Bałtykiem. Myślę, że to jest dość ważne hasło, zapiszemy je sobie. Dominium Maris Baltici. No i to jest jakby kolejna nasza tak naprawdę przyczyna tych konfliktów szwedzkich, gdyż po prostu walka o przewagę, kto będzie miał kontrolę nad tym basenem Morza Bałtyckiego, Pacta Conventa, no i koronacja Zygmunta III Wazy i później detronizacja w ogóle polskiej gałęzi Wazów do jakichkolwiek... wyzbycie się ich jakichkolwiek przywilejów, jeśli chodzi o teren szwedzki. No to są takie trzy główne powody tych konfliktów w pierwszej połowie XVII wieku ze Szwecją. No, wojska polskie oczywiście szybko się odgrywają, znaczy szybko, względnie szybko. Odnoszą zwycięstwo w 1605, myślę, że tutaj prawie każdy kojarzy tą datę. Mamy 1605 rok, tutaj możemy sobie przejechać. O, 1605 rok, mamy bitwę pod Kirchholmem. 605. Bitwa pod Kirchholmem. Tutaj pewnie wielu kojarzy ze wspaniałej oczywiście szarży husarii, która rozbiła w pył Szwedów. Tutaj wsławił się właśnie Jan Karol Chodkiewicz, do tego go też umieściłem, myślę, że warto go jakoś pamiętać. Oczywiście był on hetmanem, widzimy tam
Tutaj widzimy tutaj insygnia jakby hetmańskie. No i husaria całkowicie rozbija wtedy Szwedów. Szwedzi tracą około 70% swojego stanu liczebnego armii w tamtej bitwie, a Rzeczpospolita około 300 rannych i zabitych, no, co jest oczywiście wynikiem bardzo dobrym. No także to później pojawia się wtedy także ten mit właśnie, znaczy mit nie do końca, raczej prawda o potędze tej polskiej husarii. Tutaj na dole także zamieściłem obraz, żebyście mniej więcej się orientowali, jak wyglądały wojska polskie w tamtym okresie, jeśli chodzi o uzbrojenie takiego przeciętnego żołnierza. Jak to wyglądało, to zawsze fajnie sobie w jakiś sposób wyobrazić. No, udało się ocalić Rygę, jeśli chodzi o Polskę, ale no niestety nie odzyskano wszystkich ziem po tej bitwie. No także brakowało Polsce, prawie jak zawsze, środków na kontynuowanie dalszej wojny. No i także pojawiały się problemy wewnętrzne, jeśli chodzi o prokatolicką i prohabsburską politykę króla, co nie każdemu, jeśli chodzi o szlachtę, się podobało. Dodatkowo toczyliśmy wtedy wojnę z Rosją, o której sobie powiemy na innej lekcji. No i także interweniowaliśmy w Mołdawii i Wołoszczyźnie, co powodowało konflikty z Turcją. No i Szwedzi, wykorzystując wojny Rzeczypospolitej z Turcją w 1621 roku, zajmują nam ostatecznie tą Rygę. No i dzięki rozejmowi w Mitawie w 1622 roku walki na chwilę zostają wstrzymane. No ale zgodnie z tymi postanowieniami pokoju w Mitawie Szwecja zatrzymuje większość Inflant, jakby jest jej prawnie przyznana. No a Rzeczpospolita traci jedynie Kurlandię jako lenno. No i ponownie później wznawia się konflikt w 1626, ale najpierw sobie zapiszmy może to, co sobie powiedzieliśmy przed chwilą. Czyli ta pierwsza faza konfliktu 1600-1611. Może zejdę jeszcze trochę na dół, żebyśmy mieli więcej miejsca. 1600-1611, ona nam się kończy. 1611 mamy podpisanie rozejmu między Szwecją a Polską. Trwa on 9 miesięcy. Tutaj szczególnie Szwecja jest zaangażowana już w inne konflikty, tak zwaną wojnę kalmarską, no i postanawia zawrzeć ten rozejm na 9 miesięcy. Później umiera Karol IX, niepowodzenia Szwecji w wojnie z Danią, a także polskie zaangażowanie w wojnę z Rosją sprawiają, że w 1612 roku rozejm jest przedłużony na kolejne 10 miesięcy, no a później w 1614 przedłużony zostaje o kolejne 2 lata, czyli do 1616 roku. No i w 1617 znowu wybuchają już konflikty na Inflantach, której częścią właśnie jest 1621 roku zajęcie Rygi oczywiście, Rygi oczywiście przez Szwedów. Tutaj ten konflikt kończy w 1622 roku pokój w Mitawie. No i zgodnie z nim Szwecja otrzymuje większą część Inflant. Na Rzeczypospolitej pozostaje jedynie Kurlandia jako lenno. No i później wojska szwedzkie atakują nas w 1626 roku ponownie. Rozpoczynają się kolejny taki większy konflikt. Tym razem dowodzi nimi już Gustaw Adolf, no bo Karol IX nie żyje, który jest uważany zresztą za jednego z najwybitniejszych wodzów takich wojskowych w ogóle w XVII wieku. No i Szwedzi tutaj są już znacznie lepiej przygotowani nawet niż poprzednio, posiadają super flotę, wojska lądowe, które mają 20 razy więcej artylerii niż nasze siły, niż siły polskie. No i zmuszają oni Prusy Książęce, czyli lenno Polski, do zachowania neutralności w trakcie wojny. No a także zajmują ujście Wisły, blokują Gdańsk. No i w bitwie pod Gniewnem 1626, bitwa pod Gniewnem, rozbijają tam główne siły polskie dowodzone przez samego króla Zygmunta III. No tutaj nawet atak polskiej husarii niestety, ale się nie udaje, zostaje załamany przez skoncentrowany ogień muszkietów.
No i w tym momencie Polska przechodzi do działań takich podjazdowych, takich szarpanych, czyli atakujemy małymi siłami, próbujemy zadać takie dotkliwe straty. Tutaj z tego słynie hetman wielki koronny Stanisław Koniec Polski. Myślę, że warto nazwisko sobie zapamiętać, Stanisław Koniec Polski. No i także zostaje utworzona polska flota królewska, która wygrywa pod dowództwem admirała Dieckmanna, wygrywa pod Oliwą nad Szwedami. Tutaj nawet mamy obraz, na chwilę na niego przerzucę. 1627. Mamy bitwę pod Oliwą. Ale nie ma ona tak naprawdę większego znaczenia, jeśli chodzi o polską sytuację. Zresztą cała flota zostaje później zniszczona, ale o tym za chwilę. No, Szwedzi wtargają nam na Pomorze, paraliżują w ten sposób oczywiście handel zbożem, który jest głównym towarem, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o eksport. No i sprawia to, że szlachta, która traci swoje cenne dochody, zgadza się na nałożenie wysokich, jak na tamte czasy, podatków i wystawienie silnej armii przeciwko Szwecji. No i w ten sposób siły polskie, jeszcze wsparte przez Austriaków w 1629 roku, dowodzone zresztą znowu przez Koniec Polskiego, Stanisława Koniec Polskiego, wygrywają w bitwie pod Trzcianą, przepraszam. Wygrywają w bitwie pod Trzcianą. No i ten, w zasadzie ta porażka Szwedów, także działania Francji, która starała się, żeby Szwecja jak najszybciej dołączyła do wojny 30-letniej przeciwko Habsburgom, bo pamiętamy, że wtedy się toczyła wojna 30-letnia w całej Europie. Zapraszam, w razie czego odsyłam do poprzedniego filmika, do jednego z poprzednich filmików, jeśli chodzi o wojnę 30-letnią. No i doprowadza to do rozejmu polsko-szwedzkiego w Starym Targu, czy też Altmarku, właśnie w 1629, czyli możemy sobie zapisać 1629, rozejm w Altmarku napiszemy. Rozejm w Altmarku, żeby było krócej. No i na jego mocy Szwedzi zatrzymują większość Inflant, a także porty Prus Królewskich i Prus Książęcych, z wyjątkiem Gdańska, Królewca i Pucka, ale mogą oni pobierać cła z handlu gdańskiego, to jest bodajże nakładają cło 3,5%. Zauważcie, jak to jest mało w porównaniu do dzisiejszych, a kiedyś to były cła, które powodowały olbrzymie, naprawdę gigantyczne straty. No i Szwedzi w ten sposób poniekąd kontrolują po części polski handel morski, no i mogą jakoś tam naszą gospodarkę w ten sposób osłabiać. No i także ułatwia to Szwedom walkę dalszą z Habsburgami, gdyż mają jakby większy dostęp tutaj do wybrzeży, a także bezpieczeństwo jakieś zapewnione dla ich floty. No a Polska pogrąża się w katastrofie ekonomicznej, tracimy Rygę, mamy te cła w Gdańsku, powoduje to, że jeszcze mamy dodatkowo spadek cen zboża, jeśli chodzi o Europę. Powoduje to duży kryzys ekonomiczny, tak jak mówiłem, zboże nasz główny towar eksportowy. No i także nasza ta flota wspomniana zostaje zniszczona w 1632 roku w Wismarze, gdyż wysłał ją tam król Zygmunt III Waza na pomoc Habsburgom, gdyż też jakoś tam udzieliliśmy się w tej wojnie 30-letniej. No i w 1632 roku umiera Zygmunt III. Wtedy Rosja i Turcja, które spodziewają się w Polsce długiego okresu bez królewia, szykują jakiś atak w miarę zintegrowany, no ale, ale szybko zostaje wybrany kolejny król, na nasze szczęście, Władysław IV, czyli syn Zygmunta III, o którym sobie już może trochę więcej powiemy przy potopie szwedzkim. No i on dąży do odzyskania dostępu Polski do Bałtyku, większej swobody na nim, no a także rości ponownie pretensje do tronu Szwecji. No i po prostu uważał, że tam przysługuje mu prawo do tej korony, że on powinien być władcą Szwecji. No reformuje on także armię, tworzy flotę wojenną, powiększa wojska lądowe, wyposaża je na dość dużą skalę w dobrą broń palną, no i rozpoczyna budowę portu we Władysławowie. No i Szwedzi, którzy są
przerażeni kolejną wizją wojny, która może z kolei zrujnować Szwecję, a Szwecja już ma się czym martwić, ma swoje wojny tam u siebie, no i wojnę 30-letnią oczywiście, postanawia przedłużyć rozejm o 26 lat, no i tym razem na warunkach korzystniejszych bardziej dla Polski. No i w 1635 roku mamy rozejm w Sztumskiej Wsi. Rozejm Sztumskiej Wsi. Sztumskiej Wsi. No i na jego mocy Szwedzi wycofują się z tych pruskich miast, o których sobie mówiliśmy. Rezygnują z ceł nakładanych na handel w Gdańsku. Znaczy na ten, na te towary w Gdańsku, które są tam sprowadzane i tak dalej. No ale utrzymują nadal inflanty z Rygą. No ale Władysław IV chce co prawda wznowić mimo to konflikt ze Szwecją, ale szlachta się na to nie zgadza. No i co tu jest ważne, to taki co na boku, taki wątek poboczny, jaki nam się pojawia w trakcie tych wojen, to jest stopniowe uniezależnianie się Prus Książęcych od Polski. Odkąd umiera Albrecht Fryderyk Hohenzollern w 1618 roku, Zygmunt III zgadza się na przejmowanie władzy kolejno elektorów brandenburskich, czyli tworzy nam się jakby takie państwo, państwo, które otacza Pomorze. Otacza Pomorze Gdańskie z jednej strony w Prusach Książęcych, z drugiej strony w Brandenburgii, czyli jakby tak z dwóch stron. No, władcy Prus Książęcych już na początku lat 40. XVII wieku przestają płacić nam należyte części cła z handlu w miastach do naszego skarbu Polski. No a Polska nie ma wtedy siły, jest trochę rozbita, no, jest zajęta różnymi wojnami, żeby te odpowiednie płatności od nich wyegzekwować. Czyli widzimy, tutaj rośnie nam jakby kolejny przeciwnik tuż pod nosem. Jeśli chodzi o wojny z Turcją i Rosją, no to w następnych filmikach. Mam nadzieję, że wszystko zostało zrozumiane. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. No i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.